Mamy ciężkie zadanie. Nasze gwiazdkowe fryzury muszą być gotowe, zanim zegar wybije 12. Częstuj się. Mamy mleko, ciastka i oczywiście cukierki laski. O, ale fajny pomysł. Wystylizujmy twoje włosy jak cukierki. Zrób przedziałek po środku głowy. Zepnij wysokie kucyki. Zamocuj cienkie gumki do włosów na całej długości kucyków w równych odległościach. Odrobinę wyciągnij włosy, by nadać objętości. Weź czerwone i białe wstążki. Zwiąż je u podstawy kucyków. I owiń je dookoła gumek spiralnie idąc w dół. Zrób supeł u nasady. Musimy tylko dodać jeden drobny dodatek. Opaskę w stylu cukierka laski. Przyklej zawinięte cukierki do opaski. I zwiąż czerwoną tasiemką przy łączeniu. Ozdób kokardą. Ojejciu, moje cukierki zmieniły się w opaskę. Wow, teraz wszyscy będą wiedzieli, jak bardzo je uwielbiam. Ojejku, co za świąteczna fryzura. Ja też chcę się wystroić na gwiazdkę. Przemień szybko moje włosy w coś uroczystego. Łatwizna. Zrób kucyk z przednich pasemek włosów. Zapleć. Połącz warkocz z resztą włosów, tworząc niski kucyk. Owiń pasma włosów dookoła gumki do włosów. Zakryj ją. Odrobinę naciągnij włosy w warkoczu. Poszerz warkocz u spodu, by wyglądał jak choinka. Pomalujmy drzewko na zielono. Umieść kartkę papieru pod warkoczem, żeby nie pobrudzić reszty włosów. I pomaluj warkocz zieloną farbą do włosów w sprayu. Udekoruj choinkę gwiazdą i ozdobnymi jagodami. Teraz masz swoją własną choinkę! Wygląda bardzo ozdobnie. Tylko czekać na prezenty pod nią. Hej młoda, co oglądasz? Mój ulubiony film Krainę Lodu. I chcę mieć pasującą fryzurę. Widzisz? Taką jak ta. Możesz to zrobić? Pewnie. Zrób przedziałek. Zacznij francuski warkocz od czoła do wierzchu głowy. Zamocuj gumką do włosów. Zepnij resztę włosów w kok. Zamocuj spinkami do włosów. Zrób dwa takie koki i ozdób je, używając spinek z rogami renifera. Odrysuj poroże renifera na złotym papierze piankowym. Wytnij je. Wytnij ucho z brązowego filcu. Przyklej do poroża i udekoruj kokardą na wierzchu. Przyklej całość do spinki do włosów. Zrób dwie takie ozdoby. Podoba ci się fryzura reniferku? Nie takiego uczesania chciałam. Chciałam takie jak Elzy, a nie Svena. A, fryzura Elzy. Trzeba było tak od razu mówić. Migiem zrobię ci odpowiednie uczesanie. Wystylizuj francuski warkocz. Zostaw kucyk na spodzie. Dodaj spinkę z Elzą do kucyka. Dodaj obraz Elzy na papierze samoprzylepnym do białego papieru piankowego.
Wytnij. I dodaj do spinki. Zbierz kawałek tiulu z płatkami śniegu dookoła krawędzi. I przyklej do kolejnej spinki. Dodaj ciało Elzy. Przypnij spódniczkę. Podoba ci się? Czy o taką fryzurkę chodziło? O, ta Elza jest nawet lepsza niż wymarzyłam! Mam tę moc, mam tę moc! Obudź się, jest gwiazdka! Zobaczmy, co przyniósł nam Mikołaj. Dostałam wspaniałą nową opaskę! Z Mikołajem w kominie! Udekoruj małe pudełko brokatowym papierem piankowym. Dodaj na wierzchu kwadrat ze styropianu. To będzie komin. Zakręć czerwone i białe wyciory do fajki w jedno. Przetnij spirale w połowie. I wciśnij zgięty wycior do styropianu. Zrób drobne buty z filcu. I przyklej je do wyciorowych nóg. Dodaj kawałek czerwonego filcu. I przyklej całość do opaski do włosów. Zamocuj dekoracyjny prezent do zielonego wyciora do fajki. I przyklej blisko Mikołaja. Udekoruj opaskę pomponami. Co za niespotykany prezent! A co ty dostałaś? Wow, to choinka! Narysuj choinkę na połyskującym zielonym papierze piankowym. Wytnij. Udekoruj gwiazdą i łańcuchem. Przyklej sprężynkę do opaski. Zamocuj na wierzchu choinkę. Owiń łańcuchem dookoła opaski. Przyklej dekoracyjne prezenty. Wow, te opaski są jak korony królowych. To najlepszy świąteczny strój. Z głowy wystają ci nogi Mikołaja, a ty masz całą choinkę pełną prezentów. Są takie fajne! To świąteczny salon fryzur. Czy możesz pomóc mojej młodszej siostrze? Zrób coś, co poskromi jej włosy. Pewnie. Wyczesz włosy i zbierz je w kucyk. Załóż wypełnienie do koka. Rozciągnij pasma równo dookoła wypełnienia. Zamocuj gumką do włosów. Owiń resztę włosów dookoła koka. Zamocuj spinkami do włosów. Dodaj dekoracyjną śnieżynkę pod kokiem. Gotowe! Prosta śniegowa fryzura jest gotowa! Będziesz najpiękniejszą śnieżynką na gwiazdkowym balu. O, przepraszam za spóźnienie. Czy to moja klientka? Proszę, usiądź. Zrobię ci świąteczną fryzurkę ze zniżką. Zrób przedziałek na boku. Zacznij od holenderskiego warkocza na mniejszej części. Zapleć dookoła głowy w stronę ucha. Zapleć włosy do samych końcówek. Umieść gotowy warkocz do góry. Zamocuj spinkami do włosów. Ukształtuj wieniec. Udekoruj go... Nie, nie tym. Użyj sztucznych jagódek. Dodaj z tyłu czerwoną kokardę. Te fryzury są świetne! Teraz jesteście gotowe na święta! Mówisz poważnie, to nie była twoja klientka. Ona tylko czekała na siostrę. A ty się spóźniłaś.
ale nieprofesjonalne. W tym wypadku zacznijmy bitwę. Kto zrobi lepszą gwiazdkową fryzurę u siebie samej? Niech stylistka z mocniejszymi włosami wygra. Zrób warkocze. Ja zrobię dwa. A moja rywalka zaplecie francuski warkocz. Ale mnie nie pokona. Mam zimową czapeczkę w pogotowiu. Dodaj pompony do małych dekoracyjnych czapek i przymocuj spinki do włosów. Czapki są gotowe. Dodaj je do warkoczy i załóż czapkę Mikołaja na wierzchu. Moja rywalka ma świąteczne lampki. Zrób francuskie warkocze i połącz je z tyłu. Zapleć pasek światełek LED na baterię we fryzurę. Czapeczki zrobione z warkoczy są ładne, ale moja rywalka świeci jak prawdziwa choinka. Wow, to niesamowite efekty specjalne. A to ci dopiero. Co jak co? Wygrałaś! Podobały ci się nasze gwiazdkowe fryzury? Napisz w komentarzu, których z nich wypróbujesz w te święta. Czy przemienisz włosy w choinkę albo wieniec? A może włożysz cukierki laski we włosy? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych pomysłów na fryzury. Od trum trum!